Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, tajemniczy przybysz zagłębił się tutaj. Nie wiem, o co chodzi, kurczę. Kim jest ten gość? Zobaczcie, zabił tego gościa, który tutaj jest. Nie wiem, czy on wszystkich zabije, czy co? Zaraz zobaczymy. Uwaga, uwaga. Tutaj nikogo niby nie ma. Niestety. Uwaga, co się tu stało? A ptieśku, ptuła nie budź! No ja wszystkich was tutaj uleczę. No i co? Jeszcze chcesz? Ja ranien! Tego ograbimy. A ten? Nie chcę w ogóle gadać. Ja ranien! Ty ranien? Ja ci dałem już dwie apteczki, ty oszukańcze. Dobra, idziemy do majora, słuchajcie. Prawdopodobnie tutaj coś się stało. Uwaga. Kurka, przeszedł jak burza. Kto to jest? Też nie mogę mu nic dać. Bardzo, bardzo dziwna sprawa. Tutaj coś jest za zasłonką, ale nie wiadomo co. Dobra, idę dalej. Dobra, jest pułkownik. Mieliśmy tu pewien problem. Powinieneś chyba najpierw porozmawiać o tym z barmanem. Dobra, ale czy ty masz... dobre ceny, chłopaku, sympatyczny. Tak, ty masz dobre ceny. 2400 za to. Za taki nie chcesz. Za to. 3400 za takie. 1700. Okej, słuchajcie. Niestety teraz... przed tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj mam zrobić... ja muszę zrobić takie... rozładować wszystko. Okej, słuchajcie, wszystko co trzeba było sprzedać, sprzedałem. Zostały mi pojedyncze sztuki broni tylko. Także jest całkiem nieźle i idziemy do barmana dowiedzieć się, co on tam, kurczę, ma do powiedzenia. Co to był za gościu w ogóle? Przez ten czas, jak robiłem je włączone. Na szczęście kupiłem sporo baterii. Gdzie to jest? Kurka wodna, gdzie baterie? Ślepy jestem tu. Dobra. Umieram z głodu? Nie, no zobaczymy, co my tu, kurczę, mamy. Co to jest? Posiłek turystyczny, 9 sztuk, ale ja bym wolał... o, kiełbaska. Kiełbaska. Dobra. Jest barman, gadamy z barmanem. A żebym to ja, kurczę, wiedział, niedawno przylazł tu jakiś dziwny facet w płaszczu i z miejsca zaczął siać ołów po całej mojej knajpie. Potem dostał się na zaplecze i ja pieprzę, dalej w to nie wierzę.
Pietrenko wystrzelał w niego kierunku cały magazynek i nawet go nie drasnął. Gość spuścił nam łomot, a potem wybrał deszyfrator Pietrenki, zabrał i wyszedł sobie tak o. W jednej chwili tu była, w następnym już zniknął, jak za stary jestem. Deszyfrator, po co mógłby go wziąć? Nie mam pojęcia, ale jedno jest pewne. Nie chciał, żebyśmy się czegoś dowiedzieli. Ale czego, nie jestem pewien. Może Pietrenko ci powie. W każdym razie lepiej, żeby nie miał nic wspólnego z tym, czym się ostatnio zajmujesz, naznaczony. Hey, Mark Dwar. What's up, man? No dobra. Co? Kurka, symulancie. Już wszystko dobrze? Come here. I've always got something interesting for people like you. My information. Moje pieniążki byś chciał. Chciałbym kupić samochód. Łada, zielona Niwa, biała Niwa, UAZ. Wszystko po 150, nie. Stuningowana Niwa, Moskwicz kabriolet, traktor, stuningowany Moskwicz, Łada kabriolet, ciężarówka RAV, Kamaz, BTR za 500 tysięcy. Kurka, na BTR-a będę zbierał albo ciągnik kupię. Dobra, a jakbym chciał handel, to co ty tu masz ciekawego? Nic ty nie masz ciekawego, ale kupię od ciebie na pewno tak, te leki wszystkie. To mi jest zawsze potrzebne. Bandaże, bo są tanie. Cztery takie apteczki po 300 rubli. Bardzo bym chciał baterie. O, masz 7, wszystkie bierzemy. Mogą się przydać jakieś... To ręczne granaty o dużym promieniu rażenia. Dokładnie, to się przyda. Ile tam? 6000 rubli na razie wyszło. Granat zaczepny o niewielkim, to nie. Granat dymny oraz o dużym promieniu, to sobie też weźmiemy. Co masz ciekawego? Amunicji troszeczkę masz, mój drogi. Jeszcze kanisterek jeden z benzynką weźmiemy. A to co to jest? Duszona wołowina z oliwkami. Kurka wodna. Zestaw naprawczy, czy ja czegoś takiego nie mam już? Dynamit mam, dobra. Maska przeciwgazowa, weźmiemy jedno, może się tam przyda kiedy. Strasznie droga amunicja, chłopaki tutaj mają strasznie drogą amunicję. Co mają? 5,56, 5,45. Weźmiemy trochę tak na wszelki wypadek. Okej. 12 tysięcy rubli. Całkiem spoko. Woda. Wody to ja sobie jeszcze wezmę. Za 3 butelki. Po 80 rubli to nawet wszystko wezmę. Ok. Zrobiliśmy biznes. No. To jest Pietrenko? Nie, Pasza. Już ozdrowiałeś, cudownie. No dobra. Znajdujesz się w obszarze, w którym o utrzymanie porządku dba frakcja powinność. Wszelkie żądania patroli muszą być spełnione bez najmniejszego oporu w razie konieczności. Dobra, pułkowniku. Mam dla pana kilka dokumentów z X-18, proszę bardzo. Dobra. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Gość zdecydowanie lubi pozostać w cieniu. No przynajmniej teraz mam jakieś nowe tropy, okej. Zadanie wykonane. Ale czy ty mi, kurka, jakąś kasiorkę dasz? Nie dasz. Ty, dziabongu. Informacje nie masz. Słyszałem, że można naprawić mój sprzęt. O, jeszcze mam jakieś dokumenty. Proszę bardzo.
Okej. Ma parę rzeczy do naprawienia. O kurcze. Bakan to nie. Groza, rzeczywiście tutaj parę rzeczy. SWD, TOS 12. Obrzyn. Co ja bym chciał tutaj naprawić? Tego za 1500 aż. Co tu jest? Heckler. MP5, proszę bardzo. Alter Makarok Mossberg. To mi się przyda na te trupole, niech to będzie lepiej sprawne. Lee Enfield. Niech to. 700. Ten Abaka, no jest ok. Kombinezon Stalkera jest ok. Dobra. Czyli ty nic, chłopie sympatyczny, już do mnie nie masz, tak? Nie masz, no to na razie. Nic tu ciekawego. Ty chcesz pogadać? Starasz się tylko przeżyć. Wy wszyscy się staracie tylko przeżyć. Dobra, barman, może ty coś? Znajdź kotlet, zabij bandytów, pozbądź się zombie. Dobra. Zabij bandytów. Okej. Gdzie jest ten gościu? Czy on mnie czasem nie dupnie, jak ja będę stąd wychodził? Come here. I've always got something interesting for people like you. No, co masz? Już nic nie masz. My information might well be of use to you, Stalker. Gościa, nie wiem czy on. Kurka woda. Jest noc, słuchajcie, w nocy nie za bardzo łazić. Оружие убери, поговорим. Хорошо. Dobra, idziemy, słuchajcie, ubić bandytów. Ale chyba najpierw to ja się... Dobra, kimono uderzę. Gdzie ja mam te zadania do wykonania? Uwaga. Odszukaj dokumenty dla grzechu. Zabij Strzeloka. Likwidacja grupy. No zrobię to, okej. Gdzie ta grupa niby? W Instytucie Agroprom. Tylko, że to są takie zadania do dupy, szczerze mówiąc. Dobra. Dostań się do fabryki Rostock przez wysypisko. Odszukaj tajne laboratorium, znajdź dokumenty. Okej. Kimonko.
tam 8 godzin. Ciągle mu się śni to samo. Dobra, wychodzimy stąd. Może ty byś coś chciał? Nie chcesz nic. Okej, idziemy do agropromu. Mam nadzieję, że wyjście stąd okaże się łatwiejsze niż wejście. Teraz już zapomniałem, gdzie to się szło. Dobra. Stalkers, if you're looking for a place to rest, eat, drink, talk, or find some work, then 100 Red Bar is the place for you. We're always happy to serve new customers. No jest tu ich trochę. Tu już te pieski. Gdzie jest wyjście? Tu? Tu jest dupa. Kurka wodna, no. Bar w tą stronę. Czyli ja powinienem w przeciwną do licha. Umieram z pragnienia, no. Kupiłem wodę niedawno. Jeszcze kiełbaska. Czy to tędy się wychodziło? O, jest wyjście, dobra. Okej, słuchajcie, jestem na wysypisku. Mam iść teraz do fabryki Rostock. Staram się odnaleźć to wejście jakoś, zobaczymy. Nie wiem, czy te gruzy nie są bardzo napromieniowane. Zazwyczaj są. Okej, to jest chyba ta droga. A nie, tu jest jakiś tunel. Po drodze spotkałem jakieś zwierzęta. I mówiąc szczerze, okazało się, że jest to całkiem niezła broń. Troszeczkę muszę odpocząć. Przydałaby się jakaś słoneczna pogoda. No dobra, nic. Tutaj mapki już są praktycznie wyczyszczone. Jedynie co może się pojawić, to jakieś zwierzęta, które się odrodzą. Ewentualnie jakieś grupy bandytów, które się oczywiście przemieszczają. Dobra, jesteśmy przy wejściu. Jestem ciekawy, czy tam będzie pusto, czy też może, kurczę... Jest przejście w płocie, zobaczcie. Kurczę. No ładnie. To takie, jakby ktoś tu, kurde... Dobra. Jedziemy. Okej, słuchajcie, jestem na miejscu. Fabryka Rostock. Potężna. Odszukaj tajne laboratorium i odnajdź dokumenty. Zobaczymy, co tu w ogóle się będzie działo. Spróbujemy znaleźć te tajne dokumenty. Tajne laboratorium to brzmi...
Spotka się z powinności w wiosce. Potrzebuje pomocy w walce z mutantami. Czyli gdzie? Gdzie ta wioska jest? Tutaj. Okej, nie ma problemu. No, czyli zaczyna się dziać. Nie, no, tutaj nie byłem chyba. Jeszcze nie przypominam sobie czegoś takiego. Kurczę, super to. Taki klimacik jest w tej grze, że ja będę chciał jak najdłużej ją przechodzić. Wiem, żebyście woleli dużo strzelania, łażenia i tak dalej. Ale będzie łażenie na razie może i bez strzelania trochę. No nie ma innej gry tak klimatycznej. No. Okej. Super. Kurde, super to wygląda. Zobaczcie. Takie swojskie widoki. No jest ta wioska tutaj, zobaczymy. No potężne są te laboratoria. Może ja tu byłem, kurczę. Tylko pewnie nie byłem dokładnie tutaj. A czy bym mógł coś tu zwiedzić? Dobra, idziemy do dowódcy. Jest wioska. Raczej niesprawne. No kurczę, jest tu dosyć... Strasznie, kurtka. Tutaj mają to. O, są chłopaki. O, czyżby? O, nie ma kół. Ale tu widzę... Coś nie coś jest. Оружием только не размахивай. W sprawie twojego problemu. Witam, stalkerze, chcesz pogadać przy sobie? Tutaj barman powiedział. Czy barman mnie tutaj przysłał? Straciłem już trzech moich najlepszych bojowników. Napadają na nas dziwne mutanty. Wyłażę najprawdopodobniej z podziemnego laboratorium. A, czyli ja tam muszę i tak znaleźć to laboratorium. Więc zamknęliśmy do niego wejście. Mogę jakoś pomóc? Pewnie. Ekolodzy dostarczyli nam śmiercionośną mieszankę zatrutych gazów, żeby je zakatrupić. To jednak nie wypaliło. Do tej pory słychać ich wycie. Ktoś musi włożyć maskę przeciwgazową i pójść tam, żeby ocenić sytuację. Rozumiem, że tu do aukcji wkraczam ja. Zrobisz tak. Bierzesz maskę przeciwgazową, idziesz tam i likwidujesz wszystkie pozostałe przy życiu mutanty. Prawdopodobnie zostały cztery. Moi chłopcy widzieli je na budowie i obok naszej siedziby. Przynieś mi też PDA trzech moich chłopców. A ja już oddzięczę się. Słowo powinności. Idź do pobliskiego tunelu, do ekologów powinni mieć. Podam ci współrzędne. Dobra. Idziemy do tunelu, słuchajcie. Ekolodzy będą mieli maskę dla mnie. I kurka wodna. Jakieś mutanty. Ale tu promieniowanie. Kurka wodna.
Okej, tu jest ten tunel. Prawdopodobnie chodzi o tunel kolejowy, no zobaczymy. Co jakiś czas, słuchajcie, przystaje, ponieważ... Czy tu można wejść? Jest, można wejść. Lubię takie miejsca. Trzeba zobaczyć, czy tam czegoś ciekawego nie ma. A! Ile życia spadło? Niedużo, na szczęście. Jeszcze raz zobaczymy, co tu ciekawego. No zaraz, jak tu niby można wejść? Aha, tędy. Okej, zobaczymy, jak to miejsce z góry wygląda. Żadnych zabezpieczeń. Kurczę, o Jezus. Ruska jabudowa. Tam nic nie ma, tu nic nie ma. Okej. Nic tu ciekawego nie ma, chyba że tu w tej budce też niczego nie ma. Dobry punkt, jeżeli trzeba będzie walczyć z tymi mutantami, to po prostu tutaj wejdę. O kurde! No, można tak zeskakiwać nawet. O nie! Dobra, coś sobie chyba złamałem. Nie, bo wypadniesz, gościu. O! I tak należy to robić. A stąd to już sobie... Dobra, idę do ekologów. No, tu widzę całkiem... Całkiem. Są chłopaki, przynajmniej jeden. Musimy dalej zobaczyć, co tu jest. Jeszcze jest jeden. Taki kombinezonik to by mi się przydał. Nie pogardziłbym w jakichś tam sytuacjach. O, zobaczymy, jakie dobre rzeczy. Coś niby, nic nie ma. W podstawowym stalkerze zawsze w takich walizkach coś było. Tutaj dupa.